piękna pogoda się zrobiła. Pamiętacie, kto przemawiał z burzy? W Księdze Hioba czytamy, że Bóg przemówił z burzy. Więc można... Ja będę tutaj głosił jakieś kazanie, prawda? Ale tam też płynie przesłanie do nas od Boga. Jeżeli mamy Biblię, to proszę, byście otworzyli ze mną swoje Biblię na Księdze Estery, ponieważ z Księgi Estery dzisiaj będziemy chcieli wyciągnąć no w sumie jedną taką myśl, która może będzie taką główną myśl, która będzie może trochę rozbudowana. Ale wiecie, są różne takie okresy w historii, które nam się podobają bardziej, podobają nam się mniej. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedyś coś takiego, że sobie myślał, chciałbym żyć kiedyś tam wcześniej, gdzie może życie było bardziej surowe, ale była taka okazja, żeby żyć bardziej właśnie w łączności z tą przyrodą, bliżej natury, bez tego chaosu wszędobylskiego. No właśnie, są różne okresy w historii Ziemi, w historii twojego życia. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, w jakim okresie, tak przypomnieli sobie bardzo krótko, w jakim czasie, okresie i miejscu ma miejsce Księga Estery. Pamiętamy, że Izraelici przez swoją taką zbuntowaną postawę przeciwko Bogu trafili do niewoli babilońskiej na ile lat? Na 70 lat. Później król Cyrus, prawda, Medo-Persja zwyciężyła Babilon, król Cyrus w 537 roku wydał pierwszy dekret, który pozwalał Izraelitom wracać, aby odbudowali świątynię. Pamiętacie, czy wszyscy Izraelici wrócili? Nie wszyscy wrócili. Z Księgi Ezdrasza tak można wyliczyć, że około 50 tysięcy ludzi wróciło, ale jeszcze cała masa, która gdzieś tam żyła w diasporze na terytorium całej Babilonii, później Medo-Persji, cała masa Izraelitów gdzieś tam sobie żyła. Później, za czasów króla Artakserksesa, kolejne było takie wezwanie, żeby Izraelici wyszli, i wtedy właśnie wyszedł Ezdrasz razem z kilkoma tysiącami Żydów, prawda, wrócili. Ale znowu cały czas ogromna masa Żydów pozostała w diasporze. I zwróćcie uwagę, tak? Czyli historia Estery, historia opisana w Księdze Estery, to historia o ludzie Bożym, który nie wykorzystał dogodnego czasu na powrót i odbudowę świątyni, prawda? Bóg dał jedno takie zielone światło, dał możliwości, wszystko po prostu nie... No chyba trudno wymarzyć sobie lepsze możliwości niż wtedy, kiedy Bóg za czasów króla Cyrusa właśnie pozwolił Izraelitom wracać do ziemi obiecanej. Nie na darmo to jest nieraz porównywane, jak się czyta Księgę Izajasza, i prorok Izajasz zapowiadał to w Księdze Izajasza można zobaczyć, że są tam pewne aluzje do Księgi Wyjścia, jak naród izraelski wychodził z niewoli egipskiej, prawda? Gdzie się otworzyło morze, gdzie działy się cuda. Takie same, czy może inne, tak? Ale też ogromne cuda działy się, kiedy Izraelici wracali z niewoli babilońskiej. Coś niesamowitego, tak? Coś niesamowitego. Ale jak sobie powiedzieliśmy, nie wszyscy Izraelici z tego skorzystali, to Bóg znowu po iluś latach, właśnie za czasów króla Artakserksesa, przypomina, znowu otwiera możliwości, jest kolejny dekret, żeby Izraelici spokojnie mogli wracać do ziemi obiecanej. No ale znowu jakaś tam garstka z tego korzysta, ale cała masa jeszcze nie.
Można się zastanawiać, dlaczego nie chcieli wracać. Z pewnością część z nich była już w sędziwym wieku, a to ponad 1000 kilometrów trzeba było zrobić. Jak tam czytamy księgę Ezdrasza, można zobaczyć, że oni około 4 miesięcy wędrowali. Wyobrażacie sobie taką pielgrzymkę? Ja wspominałem tutaj kiedyś, że jak byłem jeszcze katolikiem, akurat pochodzę z Częstochowy, to nieraz jechałem do mojej babci, żeby uczestniczyć w pielgrzymce. No ale tam szliśmy 30 kilometrów, co nam zajmowało jeden dzień. Wyobrażasz się, 30 kilometrów, a tu ponad 1000 kilometrów musieli zrobić. Z całym swoim dobytkiem, ze swoimi dziećmi, ze swoim bydłem, co tam mieli, po prostu wszystko brali i szli. Podróż życia. W każdym razie niektórzy mogli być już w podeszłym wieku i to było przeszkodą. Niektórzy z pewnością tak się tam zaklimatyzowali. Zresztą Księga Estery pokazuje, że niektórzy Żydzi, albo Księga Nehemiasza, prawda, pokazuje, że niektórzy Żydzi mieli naprawdę wysokie pozycje w całej tej machinie monarchicznej w Persji, czy wcześniej w Babilonie, tak? Wielu zajmowało wysokie stanowiska, więc to też był trochę takie przeciwwskazanie mogło być dla nich, takie osobiste, czemu nie wyruszać w tą podróż. No i trzeci powód, wydaje się, no tak, tutaj byli już w jakiś sposób ustatkowani, a tam jedna wielka niewiadoma, prawda? Musieli wyruszyć, miasto zburzone, świątynia zburzona, wszystko rozpoczynać od zera. To z pewnością były takie czynniki, które mogły zniechęcić niejednego i zniechęciły. I wiecie, i tak sobie myślę, zwłaszcza o tym, że części Żydom było po prostu tam dobrze, tak? Oni się tam zaklimatyzowali, było im dobrze. I to chyba wtedy trudno wykorzystać te okazje, które Bóg daje, prawda? Kiedy jest nam dobrze, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, nawet jeżeli pojawiają się okazje, no to trudno je wykorzystać, skoro tutaj, nie wiem, no wyobraźcie sobie, że tam Żydzi mieli jakieś swoje biznesy może pootwierane i tutaj jedno zlecenie, drugie zlecenie, trzecie, prawda, jakieś tam plany mają długotrwałe, a tutaj nagle miałoby się to wszystko zburzyć, bo trzeba gdzieś tam przebyć 1000 kilometrów, żeby budować coś od zera. No właśnie, i pójdźmy do Księgi Estery. Jakby to jest tło, tak? Lud Boży opisany w Księdze Estery to lud, który nie wykorzystał tych dwóch możliwości. Tak, nie wykorzystał tych dwóch możliwości, został na terenach Persji, został w stolicy też Persji, tam w Suzie, co opisuje właśnie Księga Estery. I znamy te główne postaci, ja sobie pozwolę tak krótko przypomnieć, Estera jest jakby główną tutaj bohaterką, ma wuja Mordochaja, który właśnie też stanowi jest członkiem całej tej świty królewskiej. Jest Haman, który okazuje się być wrogiem narodu izraelskiego, a jest prawą ręką króla. No i jest oczywiście król Achaszwerosz, który poślubia Esterę i później jest nieświadomy pewnych rzeczy, pewnych zagrywek politycznych, które gdzieś tam się odbywają. I słuchajcie, na kilka rzeczy chciałbym jeszcze tak zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do takiego kluczowego momentu. Kiedy otwieramy drugi rozdział Księgi Estery, to tutaj w wersecie 10 czytamy tak.
Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. Estera w drugim rozdziale staje się żoną króla Achaszwerosza, ale czytamy, że Mordochaj, jej wuj, zakazał jej mówienia o tym, o swojej narodowości, tak? O swojej tożsamości. 20 werset czytamy, tam po pewnych doświadczeniach czytamy, że Estera nic jeszcze nie powiedziała o swoim pochodzeniu, jak już była żoną, prawda, króla. Nic nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o swojej narodowości, jak jej nakazał Mordochaj. Polecenie Mordochaja wykonała Estera tak jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. No właśnie. Można by się zastanawiać, dlaczego Mordochaj zakazał Esterze wyjawiać jej prawdziwą tożsamość narodową. Być może Żydzi byli postrzegani tak trochę tak z pogranicza, tak? Że może nie mieli jakiejś dobrej reputacji, może to wyglądało trochę tak jak w dzisiejszych czasach, prawda? Że no, wielka część społeczeństwa gdzieś, kiedy myśli o Żydach, to ma jakieś negatywne skojarzenia. Być może w tamtych czasach było podobnie i dlatego Mordochaj mówi: słuchaj, nie przyznawaj się do tego, kim jesteś, i tak dalej. Może to był pewien strach, może pewien wstyd, a może to była mądrość. Może to była mądrość. Zwróćcie uwagę, że z nami jest bardzo podobnie, bo możesz, jak jesteś w jakimś tam środowisku, możesz nie przyznawać się do swojej religijnej tożsamości albo ze strachu, ze wstydu, ale czasami może temu towarzyszyć mądrość, prawda? Wiemy, że czasami dobrze nie od razu nie mówić, nie stawiać kawy na ławę, ale poczekać z pewnymi rzeczami. Niejednokrotnie bywało tak, że najpierw dać się poznać, a później powiedzieć o swojej religijnej czy tam narodowej tożsamości. Jakie przyświecały pobudki Mordochajowi i Esterze, tego Biblia nam jakby nie mówi w taki bezpośredni sposób. No właśnie, ale ukryła to, tak? Ukryła to. Być może jakby nie ukryła, losy, na pewno gdyby tego nie ukryła i gdyby to było jawne, losy by się potoczyły inaczej. Na pewno gdyby tego nie ukryła, losy by się potoczyły inaczej, bo wiemy, że Haman, prawa ręka króla, w pewnym momencie inicjuje dekret, który ma za zadanie zabić wszystkich Żydów. Czy on by ośmielił się coś takiego, gdyby wiedział, że Estera jest Żydówką? No absolutnie nie, prawda? Absolutnie nie. Ale nie wiadomo, czy wtedy król poślubiłby Esterę. I słuchajcie, idziemy teraz do... W trzecim rozdziale opisany jest Haman. W pierwszym wersecie czytamy tak. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosza wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka... Kogo potomka? Agaga. I wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. No właśnie, tutaj Haman jest wywyższony, zostaje prawą ręką króla i jest wzmianka o tym, że jest potomkiem Agaga. Jest potomkiem Agaga. Kojarzycie Agaga? I słuchajcie, i teraz idziemy jeszcze do drugiego rozdziału i wersetu 5, gdzie jest mowa o Mordochaju. Czytamy drugi rozdział, werset 5. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Simejego, syna kogo? Kisza, z plemienia Beniamina. No właśnie, jest Agag, jest Kisz. A Kisza kojarzycie?
Ktoś kojarzy Kisza? Wiecie, bo to jest bardzo ciekawe, że historia się powtarza w pewien sposób. Kiedy otwieramy pierwsza księga Samuela, i tutaj otwieramy tutaj rozdział, już wam mówię, 9 rozdział i 1 werset. Jest tutaj mowa o tym, jak Izraelici przyszli do proroka Samuela i wołali, że chcą mieć króla, że chcą być jak inne narody i chcą mieć króla. I w 9 rozdziale, w wersecie 1 czytamy tak. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było jak? Było na imię Kisz. Syn Abiela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny, miał on syna imieniem Saul. Prawda? Czyli Saul był synem Kisza. Saul był synem Kisza, a Mordochaj był też jakimś tam dalszym, kilkaset lat minęło. Był też potomkiem Kisza. Prawda? Był potomkiem Kisza. Bo wiemy, że nie wszyscy potomkowie Saula zostali wytępieni. No dobra. I teraz idźmy jeszcze do rozdziału 15. Do rozdziału pierwszej księgi Samuela, tak? Rozdział 15. I tutaj w 15 rozdziale czytamy o tym, jak Saul walczył z Amalekitami. Bóg kazał wybić wszystkich Amalekitów. Kazał wybić wszystkich Amalekitów, nikogo nie zostawiać. I teraz od 3 wersetu może czytajmy. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp i jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądów w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł, nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. I teraz 8 werset. Agaga, króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Zwróćcie uwagę, że no właśnie, Agaga pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. 9 werset. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe. Nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. To jest jakby ten moment, kiedy też Bóg przekreśla to powołanie Saula, czy można by powiedzieć, Saul przekreślił swoje powołanie. Ale no właśnie zwróćcie uwagę, że pewne imiona się tutaj powtarzają, jak w księdze Estery. Prawda? Mordochaj, podobnie jak Saul, był potomkiem Kisza, a Haman był potomkiem Agaga. Oczywiście Agag ostatecznie jest zabity, bo chociaż Saul się nad nim lituje, to Bóg się nad nim nie lituje. Czyli zwróćcie uwagę, że te rody się już kiedyś spotkały ze sobą. Te rody się kiedyś ze sobą spotkały i Bóg kazał wybić rodowi Kisza ród Agaga, ale no w jakiś sposób to nie poszło do końca
tak jak Bóg zamierzył. I kiedy idziemy właśnie do Księgi Estery, to znowu te dwa rody spotykają się ze sobą, ale zwróćcie uwagę, że jakby już w innej sytuacji. Zupełnie w innej sytuacji, bo teraz to Haman ma przewagę nad Mordochajem, przynajmniej pozornie, przynajmniej tak na początku. To życie Mordochaja zależy od Hamana. I zobaczcie, jaka to jest niesamowita lekcja dla nas wszystkich, że niewykorzystane sytuacje, one później mogą mścić się na nas. Tak, niewykorzystane sytuacje mogą się mścić na nas. Za czasów Saula było tak, a za czasów Mordochaja i Hamana już role się odwróciły. I tak samo jak sobie mówiliśmy o generalnie o narodzie izraelskim, prawda? Bóg dał im jedną szansę, nie skorzystali. Dał im drugą szansę, nie skorzystali. A Księga Estery opisuje, że kiedy Żydzi nie skorzystali z tych okazji, to później całemu narodowi żydowskiemu groziło wytępienie. Wiecie, gdyby Mordochaj wrócił przecież razem z wszystkimi Izraelitami do Jerozolimy, czy zaistniałaby w ogóle taka sytuacja? No nie, no bo Haman by się nie złościł na Mordochaja i by go nie chciał zabić, prawda? Więc nie byłoby w ogóle sytuacji. Zwróćcie uwagę, że gdyby wszyscy Izraelici skorzystali z tej okazji, którą Bóg dał, raz otworzył drzwi możliwości, drugi raz otworzył drzwi możliwości. Oni nie skorzystali i zobaczcie, jaka krytyczna sytuacja się dzieje. Saul nie wykorzystał sytuacji i tutaj bardzo podobna sytuacja, że teraz to się mści na nich. Wiecie, w lekcji szkoły sobotniej dzisiaj studiowaliśmy sobie ten tekst, że wykorzystując czas, gdyż dni są... No właśnie, gdyż dni są złe. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł idzie właśnie w tym kierunku, że dni są złe. To nie jest dobry czas. To nie jest dobry czas, ale pomimo tego jesteśmy wezwani do tego, żeby wykorzystać ten zły czas, tak? A co dopiero dobry czas, prawda? Co dopiero, kiedy Bóg daje możliwości, kiedy otwiera drzwi, kiedy zaprasza, kiedy, nie wiem, no wręcz dywan czerwony ścieli przed swoim ludem i mówi, no patrzcie, no wszystko przygotowane, tak? Wszystko przygotowane, no idźcie. No właśnie. Jeżeli jesteśmy wezwani do tego, żeby wykorzystać zły czas, to tym bardziej, jakie to jest ważne, żeby wykorzystać dobry czas. I te słowa, które właśnie powiedziała Estera, pozwólcie, że jeszcze raz je przeczytamy, bo przepraszam, Mordochaj, te słowa, które powiedział do Estery, on powiedział do niej w czwartym rozdziale i w 13 wersecie i dalej. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Prawda? To nie Pałac Królewski miał tutaj stanowić ochronę dla niej. On daje jej do zrozumienia, że to nie jest coś, w czym powinna upatrywać poczucia bezpieczeństwa, prawda? To, że sama jest w jakiejś dobrej sytuacji. To, że ty dzisiaj może masz jakiś dobry biznes. To, że dzisiaj, prawda, ładnie ci się układa w życiu. To nie może być coś, na czym ty masz polegać. To nie może stanowić twojego poczucia bezpieczeństwa. Tak? I właśnie Mordochaj mówi, nie myśl, że ty ocalejesz, bo jesteś w pałacu królewskim, bo jesteś żoną króla. Tak? On mówi, bo jeśli ty w takim czasie, prawda, w takim czasie, kiedy trzeba zareagować, tak? Kiedy nie wykorzystaliśmy dobrego czasu, to trzeba teraz zachować się odpowiednio w tym czasie, prawda? Nie mamy, teraz jest czas, jaki jest, tak? Nie wykorzystaliśmy dobrego, to teraz z tego złego trzeba w jakiś sposób zrobić użytek, tak? Jeżeli ty w takim czasie będziesz milczeć,
Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Zwróćcie uwagę, jak Mordochaj zmienia myślenie Estery. Prawda? Może właśnie po to Bóg dał ci te wszystkie rzeczy, dał ci to, że ty masz dobrze, po to dał ci te możliwości, którymi ty gdzieś tam dysponujesz, po to może stworzył tą całą infrastrukturę w twoim życiu, żebyś nie milczał, tak? Ale żebyś wykorzystał to dla Bożej chwały. Bo jak będziesz milczał... No właśnie. Wiemy, że to była walka. To jest taki punkt centralny w Księdze Estery, że od zachowania Estery teraz zależy bardzo dużo. I zwróćcie uwagę, że Mordochaj w Księdze Estery jest przedstawiony jako ten, który ratuje. Prawda? On uratował przecież króla. Pamiętacie, że tam jest opisany spisek, jak nie pamiętacie, możecie dzisiaj po południu przeczytać sobie te kilka rozdziałów Księgi Estery. Na króla Achaszwerosza był planowany spisek, Mordochaj udaremnił to. On ma coś takiego, żeby ratować. Tak? Tutaj cały naród izraelski grozi wyginięcie narodowi izraelskiemu. Mordochaj robi wszystko, co w jego mocy, żeby ratować. Żeby ratować. I ten, który ratuje, sam jest uratowany, prawda? Ten, który ratuje, który chce ratować innych, sam jest uratowany. I on mówi do Estery, jak ty nie będziesz miała tego ducha, żeby też ratować, jak ty nie zaangażujesz się, żeby ratować, to Bóg znajdzie sposoby, tak, żeby ratować innych. Ale co z tobą, tak? Ale co z nami? Haman, zwróćcie uwagę, że Haman z kolei, on planuje morderstwa. Tak? On planuje pozbyć się Mordochaja. Haman planuje pozbyć się Mordochaja. Haman planuje pozbyć się całego narodu żydowskiego. On planuje pozbyć się, tak? On ma ducha niszczenia innych. I zwróćcie uwagę, że ten, który chce uśmiercać innych, sam ginie w tej historii. Ci, którzy chcą ratować, są uratowani. Ci, którzy chcą innych zabijać, sami giną. No właśnie. Zatem w tym całej... W tym czasie, który jest, który Bóg tobie dał, który mi dał, czy bardziej mamy właśnie chęć, żeby ratować ludzi, którzy są gdzieś wokół nas, czy mamy coś takiego, żeby jeszcze niszczyć, prawda? Żeby może krytykować, żeby obmawiać, żeby plotkować, żeby w jakiś sposób, prawda, niszczyć innych, czy psychicznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Ci, którzy niszczą, będą zniszczeni. Ci, którzy ratują, będą uratowani. Zapewne znacie tę historię, ale ona bardzo, bardzo zapadła mi w serce. Był taki misjonarz w XIX wieku. On się nazywał Sadhu Sundar Singh. On był człowiekiem nawróconym z hinduizmu. Objawił mu się Jezus. Jego historia jest w ogóle niesamowita. On chciał znaleźć pokój w hinduizmie, ale nie potrafił. Chciał popełnić w końcu samobójstwo i w momencie, kiedy chciał popełnić samobójstwo, objawił mu się Jezus i pomimo tych mnóstwa prześladowań, które doświadczył, stał się wielkim misjonarzem Jezusa. Działał w Himalajach i on miał taką jedną historię, przeżył taką jedną historię, jedno takie doświadczenie, kiedy razem ze swoim przyjacielem właśnie wędrowali przez góry, przez zaspy, był śnieg. To jest w ogóle ciekawe. Ja nie wiem, jak on to przeżywał, ale z tego, co czytałem, to on miał jeden płaszcz, którym się obwiązywał i chodził na bosaka. Ja sobie nie wyobrażam sobie, bo w górach, prawda, w taki sposób chodzić. Ale...
ale miał gorące serce dla Chrystusa. I jest właśnie jedna historia, kiedy szedł jeszcze razem ze swoim jakimś tam współtowarzyszem, szli do jednej wioski, powoli się już ściemniało, do wioski mieli jeszcze ładne kilka kilometrów. I w tym momencie, kiedy czas wydawał się totalnie niestosowny, zobaczyli gdzieś tam w przepaści jakiegoś człowieka, który leżał. I była między nimi dyskusja, czy fatygować się i ratować go, czy nie. No i właśnie ten jego współtowarzysz mówi: słuchaj, nie mamy na to czasu, tak? To nie jest właściwy czas, zaraz się ściemnia. Jaka to jest niebezpieczna wtedy droga, że tak łatwo można spaść wtedy, prawda? Wąska droga. Jak łatwo wtedy można spaść. To nie jest czas, żeby ratować tego człowieka. Musimy uratować samych siebie. I kiedy on postanowił iść dalej, ten Sadhu Sundar Singh mimo wszystko zdecydował się zejść. Zobaczył, że człowiek żyje. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył, czy nie. Bo wtedy no, zdawał sobie sprawę, że ciąży na nim odpowiedzialność, żeby go w jakiś sposób próbować ratować. Wziął go na siebie i do samego końca wioski, chociaż przyszedł już późną nocą, niósł tego człowieka i obaj przeżyli. Ciało o ciało się ogrzało i mogli iść dalej. Natomiast tamten, który chciał tylko ratować siebie i tylko miał w sercu to, żeby samemu przeżyć, następnego dnia się okazało, że zamarzł, nie wiem, tam kilometr, już teraz nie pamiętam dokładnej odległości, przed wioską. Dlatego, kochani, ratujmy innych, bo wtedy sami będziemy uratowani. To jest ten kierunek, żeby samego siebie uratować. Amen.